W tym materiale dowiesz się, na czym polega projekt Newcomers, tak by lepiej zrozumieć, jak możesz razem z nami zarabiać pieniądze i zrozumieć ten projekt na tyle, by móc też go wytłumaczyć innym osobom. Mamy Newcomers podzielone na Bitre i Willoway. Bitre jest to centrum biznesowe dla ambasadora, w którym mamy Newcomers Reward System. I przede wszystkim właśnie jest to centrum biznesowe, które wynagradza ciebie jako ambasadora zbudowania bazy klientów dla marki Willoway. Willoway jest platformą sklepową, gdzie klienci, jak i również ty, bo jako ambasador jesteś także klientem Willoway, możesz wziąć udział w Willow i możesz budować bazę klientów do sklepu. Na samym wstępie, tak jak powiedziałem przed chwilą mamy klientów i ambasadorów. Tak klient robi sobie zakupy w Willoway i bierze udział tylko i wyłącznie w robieniu sobie zakupów i korzysta z Vilo Clubu, a Ambasador ma możliwość zarabiania razem z nami pieniędzy. Jeżeli chciałbyś dać dostęp komuś, kto byłby sobie klientem, to masz możliwość rozdawania kodów rabatowych i dajesz kod rabatowy z linku Willowway. Jeżeli chcesz dać komuś dostęp do Bitre, by razem mógł z Tobą rozwijać biznes, by taka osoba miała w ogóle możliwość, to wysyłasz kod dostępu z linku Bitre. I teraz jako ambasador możesz zarabia zarabiać w NewCommerce Reward System, o którym też za chwilę opowiem. Możesz wprowadzać ambasadorów tak i bazę klientów, czyli możesz wprowadzać klientów, czyli możesz tworzyć bazę klientów i możesz pomagać innym ambasadorom, też tworzyć własne bazy klientów i bazy z innych ambasadorów. Jesteś oczywiście klientem i możesz korzystać z różnych benefitów w Wiloklubie, o którym też za chwilę opowiem. Współpracujesz z ekspertami Bitre, którzy mają doświadczenie właśnie biznesowe i pomogą tobie rozbudowywać ten biznes, by ci dobrze szło i byś mógł mieć jak największe wyniki oraz Współpracujesz z ekspertami Willoway, którzy znają się na produktach i są w stanie wytłumaczyć, z czego wynikają. Przykładowo nasze produkty, czym się różnią, co jest w nich takiego wyjątkowego i jak komuś można byłoby pomóc. Dostajesz wsparcie w prowadzeniu klientów przez firmę w postaci, przykładowo to co powiedziałem, centrum biznesowego Bitre, gdzie masz wszystkie dane, widzisz w jakim momencie, ile generujesz obrotu, jaki masz zarobek i tak no i przede wszystkim tworzysz społeczność Bitre oraz ViloWay. Zacznijmy od Willowway, aby go dobrze zrozumieć. ViloWay to jest skrót od Vida longa Way. Vida longa po portugalsku znaczy długie życie. Way wiadomo droga. Więc jest to taki przewodnik do długiego, zdrowego życia. No bo każdy z nas dąży do tego, więc cała ideologia firmy jest taka, by dawać przykłady, budować przede wszystkim świadomość, co wpływa na zdrowie, co może go gdzieś tam zabierać, dlatego też współpracujemy z ekspertami, którzy nam w tym pomagają. I teraz, jak wygląda droga klienta w sklepie, czyli można powiedzieć, droga każdego ambasadora i każdego klienta, czyli wszystkich osób, które zaczynają tutaj z nami współpracę, czy po prostu chcieliby korzystać ze sklepu. Przede wszystkim rejestracja jest darmowa. Zakładasz sobie konto w sklepie, wykorzystujesz kod rabatowy, no i masz dzięki temu kodu rabatowemu 10% taniej od cen wyjściowych, tak? I masz na to 7 dni. Jeżeli w ciągu tych 7 dni nie zrealizujesz zakupów, no to ten rabat 10% na te pierwsze zakupy przepada. Żeby móc to aktywować, takie konto, by mieć dalej właśnie 10% zniżki, to trzeba zrealizować zamówienie przynajmniej na 100 zł. To jest właśnie cel, by aktywować sobie ten rabat. Drugim krokiem jest to, że jeżeli zrobisz sobie te pierwsze zamówienie, to tak naprawdę z każdym kolejnym zamówieniem otrzymujesz na kolejne 6 miesięcy tą zniżkę. Czyli można powiedzieć, że jeżeli zrealizujesz dzisiaj zamówienie, no to masz na kolejne 6 miesięcy zniżkę w sklepie na 10% jeżeli zrealizujesz zamówienie za 6 miesięcy, no to od tego momentu, kiedy zrealizowałeś zamówienie, bądź oczywiście zrealizowałeś zamówienie, no to masz kolejne 6 miesięcy tą zniżkę. Jak to działa w praktyce, by to dobrze zrozumieć? Zakładasz sobie konto w Willoway, robisz zamówienie do 7 dni, przynajmniej wydajesz te 100 złotych, no i dzięki temu masz na kolejne 6 miesięcy gwarancję tej właśnie ceny, e, od tych cen wyjściowych 10%. Jeżeli nie zrealizujesz zamówienia do tych 7 dni, no to po 7 dniach, jeżeli zrobisz jakiekolwiek zamówienie, no to ono już jest w cenach takich normalnych, katalogowych można było powiedzieć, czy tam regularnych, niektórzy też używają. No i pierwsze zakupy robisz w cenach regularnych w sklepie, ale dzięki temu, że jesteś naszym klientem i zrealizowałeś sobie te zamówienie, no to dajemy ci mimo wszystko tą zniżkę 10% na kolejne. 6 miesięcy od tych zakupów. Czyli pierwsze zakupy robisz w cenach normalnych, a później już masz zniżkę minus 10%. Kolejnym krokiem jest Vilo Welcome czyli jak już zrobisz sobie zamówienie, tak naprawdę te pierwsze, to już bierzesz udział w Vilo Welcome Jest to program, który ma na celu przede wszystkim pokazać nowym klientom w sklepie topowe produkty, tak żeby chcieli poznawać sklep, chcieli poznawać nasze produkty. O których może by na początku nawet nie pomyśleli. A nawet jeżeli by pomyśleli, to żeby mieli możliwość skorzystania z tych produktów taniej, niż normalnie by sobie kupili w sklepie. Cały wielowelka jest przeznaczony do 600 zł, jeżeli chodzi o ceny produktów. Jak to wygląda i jakie są zasady? Jeżeli realizujesz zamówienie przez 4 miesiące pod rząd na kwotę 400, w sensie przede wszystkim minimum 450 zł. To po każdym zakończonym miesiącu odbierasz jeden produkt z przewidzianej listy w specjalnej cenie. Może to być właśnie jakiś produkt za złotówkę, za 5 złotych. Zaraz też pokażę to na przykładzie danego miesiąca. Tylko bardzo ważna kwestia. Jeżeli w danym miesiącu nie zrealizujesz zakupów na minimum 450 zł, to program zostaje przerwany. Jest to program dla nowych klientów Willoway. Na odbiór produktów w specjalnej cenie masz 60 dni. To też jest ważna kwestia, by zapamiętać, że można powiedzieć, że przez dwa miesiące, odkąd odbierzesz albo masz możliwość odebrania nagrody, to właśnie masz 60 dni na odbiór tej nagrody. W pierwszym miesiącu, jeżeli zrealizujesz zamówienie za minimum 450 zł, no to możesz odebrać sobie któryś z produktów w następnym miesiącu za złotówkę. Tak? Jeżeli. Kolejnym miesiącu zrobisz znowu 450 zł, to w kolejnym miesiącu możesz odebrać sobie za 5 zł któryś z tych produktów. Z każdym miesiącem te produkty są droższe. Są to produkty bardziej topowe, bardziej prestiżowe z naszego sklepu. I wygląda to w ten sposób, że w trzecim miesiącu, jeżeli już 3 miesiące pod rząd realizujesz 450 zł, no to właśnie w kolejnym miesiącu, czyli w tym czwartym. Jesteś w stanie odebrać produkt za 10 zł właśnie z tej listy, którą teraz przed ekranem widzisz. No i w ostatnim miesiącu to już totalne hity. Za 15 zł możesz odebrać produkty, które są warte prawie 300 zł już z tą zniżką minus 10%, którą masz. Czyli możesz oszczędzić nie dość, że masz minus 10%, co już oszczędzasz, to jeszcze dodatkowo możesz oszczędzić 272 zł w przypadku multi on i multi off. Jak to wygląda w praktyce, by to lepiej zrozumieć? Żeby było właśnie sprawiedliwe dla każdego klienta, każdej osoby, która ma albo tworzy nowe konto właśnie w sklepie, Willoway, to działa to w ten sposób, że pierwszy miesiąc to jest taki miesiąc bazowy, czyli jeżeli zarejestrujesz się pierwszego danego miesiąca, czy dwudziestego danego miesiąca, to nie może być taka sytuacja, że jedna osoba ma przykładowo 30 dni, a druga osoba ma 10 dni na zrealizowanie tego pierwszego zamówienia. Więc można powiedzieć ten miesiąc bazowy, w którym osoba tworzy, czy zostaje stworzone to konto, to to jest taki miesiąc, który może wziąć w tym udział, ale nie musi, bo dopiero następny pełny miesiąc jest liczony jako taki właśnie pierwszy. Czyli jakby to wyglądało, jeżeli zarejestrowała się na przykład osoba pod koniec jakiegoś miesiąca, niech to jest na przykład 25 lutego. To ta osoba może w lutym oczywiście już wykorzystać pierwszy miesiąc i zrobić te 450 zł, ale załóżmy, że nie wiem, zrobiła sobie 100 zł tylko. Chciała coś tam przetestować, mówi OK, fajne, i już jest marzec. No i byłoby to niestety niesprawiedliwe, jeżeli taka osoba już nie mogła w tym wziąć udziału, więc stworzyliśmy to w taki sposób, że marzec jest pierwszym miesiącem takiej osoby. Tak? I załóżmy, w marcu sobie osoba zrealizowała zamówienie. W kolejnym miesiącu, kwietniu, maju i czerwcu też zrealizowała, no i wzięła udział w całym tym programie. I tak naprawdę skorzystała z czterech produktów i przykładowo mogła zaoszczędzić tam prawie 600 zł. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że osoba w pierwszym miesiącu, miesiąc bazowy jest załóżmy w lutym, w marcu sobie zrealizowała pierwsze zamówienie, ale w kolejnym miesiącu, załóżmy w kwietniu, zrealizowała 310 zł. No to niestety, ale w tym wypadku już przestaje brać udział w tym całym programie, tak? Więc już w trzecim, czwartym miesiącu nie jest w stanie wrócić do tego programu. I tak samo, jeżeli osoba, która zrobiła sobie konto w lutym, w marcu nie zrobiła tych zakupów, załóżmy w tym lutym i w tym marcu nie zrobiła zakupów, za minimum 450 zł, no to też już w tym momencie ma już zablokowany cały ten program. Jest to program dla nowych osób, jest to program, który przede wszystkim jest dla lojalnych, klientów którzy regularnie co miesiąc robią sobie zakupy więc tak wygląda jeżeli chodzi o Willo Welcome i czwartym krokiem jeżeli człowiek jest właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą lojalnym klientem w sklepie to trafia do Willo Clubu jest to nasz główny program całego przedsięwzięcia jest to program który ma doceniać klientów którzy są właśnie lojalni którzy regularnie robią sobie zakupy i stworzyliśmy takie progi jak follower, friend i lover. Aby móc być w wiloklubie trzeba przekroczyć daną sumę obrotu. Za chwilę to wytłumaczę. Ale bardzo ważna kwestia, że jeżeli człowiek chce i już przykładowo będzie w takim wiloklubie, to by odbierać co miesiąc różne vouchery, by wykorzystywać te vouchery i móc mieć dużo większe zniżki niż tylko te minus 10%. No to wystarczy robić zakupy co miesiąc na minimum 100 zł. Czyli przez to, że mamy produkty codziennego użytku, że mamy produkty, które każdy z nas i tak używa, nie jest to na tyle problemem, by robić przykładowo zakupy za minimum 100 zł, a dzięki temu jeszcze bierzesz udział właśnie w Wiloklubie i masz różne benefity. I teraz tak, mamy Vilo Follower, czyli jeżeli przekroczysz w ciągu ostatnich 12 miesięcy Zamówienie w sklepie na 1500 zł, i to jest suma wszystkich zakupów, które zrealizowałaś bądź zrealizowałeś w naszym sklepie, to co miesiąc dostajesz vouchery przeznaczone dla Wilo followerów. Później mamy Friendy, czyli osoby, które przekroczyły 5000 zł w sklepie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, no i mamy Wilo loverów. Czyli są to osoby, które przekroczyły 12 tysięcy złotych, które właśnie wydały te pieniądze w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli to są osoby, które największe zamówienia robią. I można powiedzieć, właśnie na przykładzie ostatnich miesięcy, wielu followerzy mieli przykładowo do wykorzystania voucher na szampon, odżywkę, które normalnie te dwa produkty kosztowały ponad 140 złotych. To te osoby otrzymały dwa produkty za 2 złote. I takie właśnie vouchery otrzymuje każda osoba w naszym, właśnie, WILO Clubie po rozliczeniu danego miesiąca. Czyli zazwyczaj jest to po piątym dniu każdego miesiąca. I ma do wykorzystania co miesiąc vouchery. Są one różne. Więc w przypadku WILO followera, za to, że jest osoba lojalna wobec sklepu, że wydała, 1500 zł minimum w tym sklepie dostaje vouchery. To gdyby taki voucher co miesiąc wykorzystywała, no to jest w stanie 1700 zł zaoszczędzić. Więc jest to bardzo korzystne, tak? Pod kątem tego, że jeżeli robisz regularnie zakupy w sklepie, otrzymujesz od nas vouchery, czyli można powiedzieć, że masz jeszcze większe zniżki w sklepie niż normalnie klient, który do tego sklepu ma dostęp. Friend te osoby dostały probio, czyli nasz topowy produkt, z czego nasza firma jest też bardzo, ale to bardzo znana, jeżeli chodzi właśnie o probio plus, który ma niesamowite właściwości. I ten produkt był za 9 zł, czyli oszczędność na tym jednym produkcie to było 264 zł prawie. Gdyby tak co miesiąc wykorzystywać właśnie vouchery o takiej wartości, to jest ponad 3000 zł zaoszczędzone w kieszeni. Więc czy opłaca się być lojalnym klientem, robić sobie regularnie zakupy? Myślę, że to jest pytanie retoryczne. Wilo Club to jest po prostu karta stałego klienta. I teraz przechodzimy do Bitre, być trendem. Bitre, bitrend, można powiedzieć, że stąd wzięła się właśnie nazwa i cały skrót Bitre. I Bitre ma plan wynagrodzeń, który nazywa się Newcomer's Reward System. Reward system polega właśnie na tym, żeby ten plan był prosty. Nie mamy tysiąca różnych programów, mamy można powiedzieć cztery, które można powiedzieć, że są w jednym kierunku, tak, żeby człowiek, który z nami współpracuje, ambasador, który z nami współpracuje, mógł od razu uzyskiwać wysokie wynagrodzenia i nie musiał się rozpraszać na wiele różnych taktyk, tylko jest bardzo jedna prosta taktyka. Budujemy bazy klientów do sklepu Willoway, można nazwać, że jest to taka wirtualna franczyza, że to jest taki twój sklep i ty skupiasz się na tym, by tą bazę klientów budować, a my jako właśnie Willoway pomagamy tobie właśnie utrzymać tych klientów, czy to poprzez Willow Club, czy to przede wszystkim dając wiedzę, wsparcie ekspertów i tworzenia całego tego środowiska. Zacznijmy od Recruit Program, który jest programem, który wspiera osoby za pracę aktywną, czyli jeżeli jesteś ambasadorem, który w danym nowym miesiącu zbudował obrót E, przypomnę, że obrót e, jest przeliczany, że jedna złotówka wydana w sklepie to jest w przybliżeniu do 0,75 punkta i to jest można powiedzieć waluta, twoja waluta w tym biznesie, w tym projekcie to są generowane punkty, z nich jesteś rozliczany i wygląda to w ten sposób, że jeżeli właśnie bierzesz udział w rekrut program, polega to na tym, że możesz zrealizować właśnie cztery poziomy rekruter. Rekruter Bronze, Rekruter Silver, Rekruter Gold. Masz warunek obrotu i dostajesz bonus, czyli za to, że wprowadziłeś w danym miesiącu, bądź wprowadziłaś jako ambasador dany obrót, nieważne, czy to jest zbudowane na bazie klientów, czy to jest zbudowane z innymi ambasadorami, a w sensie budując na przykład Twoją bazę klientów z ambasadorem, czy tam ambasadorów wprowadzasz do tego projektu. nieistotne. obrót to jest obrót, i jeżeli załóżmy. Zrealizujesz w danym miesiącu 2,5 tysiąca punktów, to automatycznie jesteś na pozycji rekruter brąz i po rozliczeniu miesiąca otrzymujesz prowizję dodatkową do 800 zł. Mamy 10% bonus, który polega na tym, że jeżeli zarejestrujesz nowego klienta do sklepu, dasz komuś kod rabatowy, czyli dzięki tobie ta osoba będzie miała taniej produkty, to jeszcze dzięki właśnie temu, że ta osoba ma korzyść. To ty masz korzyść taką, że w ciągu 30 dni, kiedykolwiek ta osoba zrobi zakupy, dowolne zakupy w sklepie, to ty otrzymujesz 10% z wartości netto tej osoby z zakupów. Jakby to wyglądało w praktyce? Wprowadzasz na przykład nowego użytkownika do sklepu. Niech to będzie jakiś twój znajomy, bądź jakaś twoja znajoma. Jeżeli ona zrobi zakupy za kwotę, nie wiem, 450 zł. To jest kwota netto, nie brutto. To otrzymujesz też kwotę netto. W tym wypadku 10% z 450 to jest 45 zł. Jeżeli wprowadziłabyś, bądź wprowadziłbyś 10 takich użytkowników, no to już masz bonus w postaci 450 zł. Tak? Które możesz sobie wykorzystać albo w sklepie, albo możesz wypłacić te pieniądze w formie przelewu na konto. I teraz, jak to wygląda jeszcze w praktyce, żeby to bardziej lepiej zobrazować. No to jesteś sobie ty jako ambasador. No i wprowadziłaś do sklepu, wprowadziłaś do sklepu, to jesteś właśnie ty, wprowadziłaś do sklepu ambasadora A i ambasadora B. Ambasador A zrealizował sobie zamówienie na 450 zł w sklepie i ambasadorka B też na 450 zł. Dodatkowo ty, jako ambasador, wprowadziłaś ośmiu klientów, czyli wysyłałaś im bądź wysłałeś im link, do Willoway, żeby robili sobie zakupy w sklepie. No i każda z tych osób, by łatwo się liczyło, zrealizowała zamówienie za minimum 450 zł netto. No to z tego tytułu otrzymujesz 10% z każdych tych zakupów, czyli z ambasadora A za to, że dzięki Tobie ta osoba ma 10% taniej niż normalnie kupując w tym sklepie. To nie tylko, że ona ma korzyść, to Ty jeszcze masz korzyść właśnie w postaci tego, że w profesjonalny sposób jakościowy polecasz i rozdajesz rabaty do sklepu Willoway i z tego tytułu otrzymujesz 45 zł. Tak samo jest w przypadku ambasador, ambasadora B. No i tak samo jest w przypadku 8 osób, które wprowadziłaś do bazy klientów. tak Więc tu masz za 10% 450 zł. Akurat zrealizowałaś obrót, który daje ci możliwość być rekruterem brąz czy tam brązowym rekruterem, no i z tego tytułu otrzymujesz do 1250 zł. Za to, że wprowadziłaś do sklepu, bądź wprowadziłeś do sklepu 10 osób, które zrealizowały sobie zakupy. Załóżmy na te właśnie Willow Welcome, bo tak to wszystko jest powiązane ze sobą, żeby łatwo się to wszystko promowało. No i teraz mamy Shares Club. Jest to klub, który daje nam można powiedzieć klub udziałów. I za to, że Budujesz bazy klientów do sklepu. Za to, że generujesz coraz to większe obroty, otrzymujesz coraz to większe pieniądze. Już nie za sposób, można powiedzieć, aktywny, tylko za to, że kiedykolwiek te osoby zrealizują zamówienie, to z tego tytułu otrzymasz wynagrodzenie. No i mamy pozycję od junior partnera do senior team lidera, tak? Mamy procent na pozycji, to jest procent, z którego jakby z danego obrotu taki procent jakby jest oddawany, można powiedzieć. Żeby w taki bardzo prosty sposób to wytłumaczyć, to zaraz właśnie to pokażę na przykładach. I tu mamy coś takiego jak średni zarobek na trzech zespołach i średni zarobek na sześć zespołów. O co w tym chodzi? Chodzi to o to, że zarejestrowałaś, zacznijmy może właśnie od przykładu, bo ten przykład najwięcej Ci zobrazuje. Jesteś sobie ambasadorem, zrealizowałaś bądź zrealizowałeś sobie zakupy na poziomie właśnie tych 350 punktów. Przykładowo, bo tam masz produkty, które i tak gdzieś kupisz, więc kupujesz je w tym sklepie. No i masz trzech ambasadorów, którym dałaś bądź dałeś dostęp do tego sklepu. Pokazałeś, pokazałaś możliwości, że można sobie dorobić, można sobie zarobić pieniądze, nie przeszkadza to z pracą. Mogą to być znajomi, obojętnie skąd tak. Nieważne, w tym momencie, jak jest, jak nagrywam to, to, ten materiał, to możemy budować biznes w całej Unii Europejskiej i w kilku nawet krajach, krajach poza Unią, czyli w tym wypadku to jest Islandia, w tym wypadku też to jest Wielka Brytania i Włochy. I w, Włochy w sumie są w Unii Europejskiej. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że zarejestrowałaś, zarejestrowałeś ambasadora A. No i ta osoba na koniec, załóżmy po całym takim miesiącu swojego działania, zrealizowała 2000 punktów. Nieważne czy ma bazę klientów, czy ma bazę ambasadorów, w Twoim wypadku, jeżeli chodzi typowo o prowizję, nie ma to znaczenia. Ta osoba jest sumą całego obrotu, który wypracowała. W tym wypadku to jest 2000 punktów. Zgodnie z tą tabelką to jest 3%, bo 2000 punktów zaczyna się właśnie 3%. Mamy sobie ambasadora B, no i mamy ambasadora C. No i zgodnie też z tą tabelą, te osoby, realizując na koniec miesiąca dany obrót, osiągnęły pozycję tutaj 6% i 4% w przypadku ambasadora C. Suma twoja to jest 10 350 punktów, no i jesteś ambasadorem na 10%. Senior koordynator to jest właśnie pozycja, którą osiągnęłaś bądź osiągnąłeś. Jak się wylicza prowizję? Twój zarobek, to różnica procentowa wynikającego z Twojego poziomu oraz poziomu danej grupy ambasadorów i ich bazy klientów. Czyli taki wzór bardzo prosty, to jest Twój poziom, czyli w tym wypadku to jest 10% minus poziom zespołu. W tym wypadku na przykład ambasador A. Czyli ambasador A to jest 10% minus 3% to jest 7. 7% jest różnicy. Więc 7% razy cały obrót tego ambasadora A, to jest 2000, no to wychodzi w tym wypadku 140 zł. Jeżeli jest to dla ciebie nie do końca jasne, albo jest jasne, ale mówisz kurczę, ale to jest matematyka i trzeba będzie liczyć. Nie, bo to wylicza całkowicie w 100% nasz system, więc tutaj nie ma nawet szans na jakikolwiek błąd, bo to jest zaprogramowane w systemie. Ale cały ten materiał, który właśnie w tym momencie nagrywam, i to moje takie tłumaczenie dokładne jest po to, byś zrozumiał, zrozumiała. Raz a dobrze by też innym osobom móc to wytłumaczyć i wiedzieć z czego biorą się pieniądze. Ambasador B różnica 10% minus 6% to jest 4, 4 razy 500 to jest 200 złotych. Ambasador C dokładnie to samo, 10% minus 4 to jest 6, no i 6% razy 3000 punktów to mamy 180 złotych. No i ty jako że masz 10% zrealizowałeś sobie zakupy, czy zrealizowałeś sobie zakupy do końca miesiąca na poziomie 350 punktów, no to masz jeszcze zwrot ze swoich zakupów 35 zł. Czyli suma za właśnie, jakby tak się zakończył miesiąc, to jest 555 zł. I teraz pomyśl sobie taką sytuację, że jeżeli w danym miesiącu takie coś wypracowałaś z kilkoma osobami, że zakończyłaś, zakończyłeś miesiąc na poziomie 10% i 10 tysięcy punktów. To teraz jaka jest szansa, że jeżeli produkty się spodobają danej osobie? Jeżeli produkty się kończą i człowiek i tak musi je kupić, to jaka jest szansa, że ci ludzie, którzy wydali pieniądze w tym sklepie, mogą wydać kolejny raz? Mając jeszcze na uwadze to, że jest Willow Welcome, Willow Club, to uważam, że ta szansa jest jeszcze większa. Mając na uwadze to, że mamy niesamowitych ekspertów, którzy znają się na produktach, o których opowiadają, znają się na zdrowiu, czy to beauty, czy to właśnie zdrowiu, jeżeli chodzi o taką Nasze narządy i organizm, to wygląda to w ten sposób, że ta szansa jest jeszcze większa. Ze względu na to, że budujemy wszystkim świadomość, każdemu, co na co wpływa, i ten człowiek, widząc, że sklep dobrze funkcjonuje, że są fajne mechanizmy, że produkt się przyjął, jestem z niego zadowolona i faktycznie działa, to jest bardzo duża szansa, że ten człowiek wróci do tego sklepu i złoży znowu zakupy. A jeżeli ty, nawet z tymi trzema ambasadorami, Byście już nie wykonali załóżmy pracy, ale ci ludzie zrobiliby znowu zakupy w sklepie, to znowu z tego tytułu otrzymasz pieniądze. I uważam, że to w tym projekcie jest fantastyczne. I teraz jakby to wyglądało, jeżeli by się to budowało troszeczkę szerzej. Czyli można powiedzieć, że zbudowałaś bądź zbudowałeś więcej zespołów niż tylko trzy. Czyli załóżmy, zbudowałaś sobie jeszcze bazę klientów. Baza klientów polega na tym, że są to klienci, którzy tylko robią sobie zakupy. Oni nie mogą wziąć udziału w budowaniu biznesu, w zarabianiu z e-commerce reward system. Oni biorą udział w wieloklubie, są klientami, mogą korzystać z ekspertów jak najbardziej, słuchać, robić zakupy, dostawać różne nagrody itd. Ale nie mogą budować bazy klientów, bo załóżmy ich to nie interesuje. Tak? Dlatego też rozdzieliliśmy Willoway i rozdzieliliśmy Bitre, bo jest bardzo dużo osób, które chciałyby sobie robić tylko i wyłącznie zakupy i żadne inne opcje ich nie interesują. Więc możesz wprowadzać klientów do sklepów i te zakupy tych osób liczą się Tobie właśnie do New Commerce Reward System. Baza klientów jest traktowana, jakby to była to osobna Twoja grupa. No i baza klientów jest liczana przy równowadze jako osobna grupa, czyli. Potrzebujesz, załóżmy do jakiegoś tam wyniku mieć właśnie ileś tam zespołów na danym obrocie, no to właśnie taka baza klientów ci w tym tylko i wyłącznie pomoże. Tak to mówiąc bardzo prosto nazwiemy. I w tym wypadku mamy sobie ambasadora A, B, C, D i E. I te osoby wygenerowały razem z tobą 34 850 zł, ponieważ masz jeszcze bazę klientów, która wygenerowała 20 tysięcy punktów. I coś. To jest niesamowicie bardzo mocno rozwojowe, i uważam, że właśnie w tym momencie ważne, żeby to dobrze zrozumieć, bo to jest niesamowicie duży potencjał w tym. Jeżeli dasz kod rabatowy swoim klientom, ciotkom, wujkom, znajomym w pracy, by mogli kupować te produkty, z których Ty jesteś zadowolony, zadowolona, żeby dać im dostęp do tego sklepu ze zniżką minus 10%, i te osoby będą zadowolone, to one też mają swoje kody rabatowe. Czyli wygląda to w ten sposób, że jeżeli mamy sobie, yy, przepraszam, mamy sobie naszych klientów, yy, i nasi klienci poleciliby na przykład w pracy w swoim znajomym sklep i daliby im swój kod rabatowy. Czyli można powiedzieć, że tak jak teraz. Tym laserem pokazuję, to są twoi znajomi, którym dałaś bądź dałeś kod rabatowy. Im się spodoba sklep, im się spodobają produkty, to oni też mają możliwość rozdawania kodów rabatowych swoim jakimś znajomym. I oni mają korzyść w tym, że też mają i też biorą udział w 10%. Tylko działa to u nich w ten sposób, że te 10%, które przykładowo zarabiają z zakupów osób, które korzystają z ich kodu rabatowego, to mogą wykorzystać jako rabat w sklepie. Czyli dla przykładu, jeżeli poleciłaś, poleciłeś sklep jakiejś Oli. Ola kupuje produkty w sklepie, jest zadowolona i ona ma swój kod rabatowy i taka Ola poleca jakiejś Klaudii. I ta Klaudia zrobi zakupy za 100 zł, to ta Ola ma 10 zł taniej w sklepie, bo ma 10% z zakupów innych osób, które dała kod rabatowy. I co jest w tym takiego niezwykłego? Jaki to jest potencjał? To jest właśnie ta poczta pantoflowa, ta prostota tego wszystkiego. Ile razy w życiu każdy z nas polecał cokolwiek restaurację, film, nie wiem, jakieś miejsce na wakacje, czy to jakiś nawet sklep, czy jakiś produkt. To teraz pomyśl sobie, jeżeli sklep ma świetne produkty, osoby są z tego zadowolone i mogłyby rozdawać kody rabatowe ze względu na to, żeby mieć jeszcze taniej produkty. To pytanie: Czy to czasem nie jest tak, że te kolejne osoby mogłyby dalej sobie też to polecać? Bez żadnego pośpiechu, bez żadnej presji, ty robisz dokładnie to samo, co robisz, ale przez to, że rozwijasz z nami newcomers, rozwijasz z nami właśnie Willow wykorzystując narzędzie BITRE do tego wszystkiego, to prędzej czy później ta baza klientów się na tyle może rozwinąć, taką pocztą pantoflową, jeżeli produkt się spodoba, będzie ok i sklep będzie spełniał wszystkie oczekiwania tych osób. No to ta suma punktów może się naprawdę fajnie uzbierać. I jakby to wyglądało w przypadku, właśnie, prowizji? Zwróć uwagę na to, że ambasador E ma na przykład 2%, ty masz 21% w tym wypadku już, tak? Bo masz 34,850 sumę. To teraz ty jako ambasador na 21% zarabiasz z różnicy, czyli zarabiasz z obrotu właśnie tego ambasadora E. Z tego tysiąca punktów zarabiasz 19%, a z bazy klientów zawsze zarabiasz tyle, jaki ty masz procent. Czyli w tym wypadku masz 21% z aż 20 tysięcy punktów. I dlatego prowizja, jaką ty w tym wypadku za wprowadzenie do Willoway, nieważne kiedy, po prostu w danym miesiącu zakończy się u ciebie, Miesiąc, przykładowo w tym wypadku obrotem 34850 punktów, to z tego tytułu firma Bitre zapłaci Tobie 667850 groszy. Eee, więc można powiedzieć, że 6680 zł zarabiasz za to, że rozbudowujesz e-commerce, że rozbudowujesz nowe oblicze e-commerce, czyli bierzesz udział w tym, że powstała marka Willoway, są sprawdzone produkty, masz ogromne wsparcie, nie masz kosztów i zarabiasz pieniądze na tym, że ludzie korzystają z Willoway dzięki właśnie tobie. bądź to ty zapoczątkowałaś, bądź zapoczątkowałeś właśnie ten trend czy znajomość tej marki gdzieś tam w twoim środowisku, tak? Więc tak to wygląda. I oczywiście bardziej opłaca się budować szerzej, czyli czym, czym więcej grup budujesz, tym masz większe różnice, więc zarabiasz więcej, tak? Więc jak ktoś mnie zapyta, czemu jest tak, że na przykład ktoś przy takim samym obrocie może zarobić więcej, bądź ktoś mniej, ze względu na to, że kto buduje więcej zespołów, ten zarabia po prostu więcej. I teraz symulacja, jakby to wyglądało, gdybyś tylko i wyłącznie budowała sobie bazę klientów. Bądź oczywiście budował. Pamiętam, że są też mężczyźni, którzy oglądają ten materiał. I teraz wygląda to w ten sposób. Może być ktoś, kto chciałby budować biznes tylko i wyłącznie w postaci rozdawania kodów rabatowych klientom. Nie chcę mieć osób, które budują jakoś biznesowo, nie mają może doświadczenia, może nie są takie probiznesowe. Chciałby sobie to wykorzystać w postaci takiej poczty pantoflowej i dawać tylko dostęp do klientów sklepu. Jak najbardziej możesz. Ja proponuję to bardzo mocno łączyć, ale będą też takie osoby, które chciałyby sobie tylko i wyłącznie w takiej formie pracować. To teraz zobacz, zarabiasz maksymalnie 21% z takiej bazy klientów, bo to jest ostatnia pozycja, to jest senior team leader. Nieważne jak ta pozycja przykładowo dla ciebie się nazywa, chodzi ci tylko i wyłącznie o to, żeby sobie zarabiać pieniądze. No to teraz, przykład pierwszy. Masz załóżmy 16% i baza twoich klientów. Którzy mają kolejnych klientów i kolejnych w sensie polecają sobie, no to ty i tak, jakby masz całą sumę. To w tym wypadku zarabiasz już 3,5 tysiąca złotych. W przykładzie drugim, prędzej czy później ta baza klientów się mocniej rozwija, rozwinie, tak? będzie coraz więcej osób kupowało sobie w tym sklepie. No i masz, załóżmy już tą pozycję 21%. w tym wypadku już masz ponad 7 tysięcy złotych. Pomyśl sobie, że robisz to dodatkowo. Jesteś osobą, która zajmuje się, załóżmy, jakąś tam właśnie pracą, tak? No i dodatkowo w pracy poleciłaś to koleżankom, one kolejnym koleżankom, gdzieś tam po prostu wykorzystując różne rozmowy, polecasz ten sklep. I mija, nie wiem, pół roku, mija rok, mija im, nawet dwa lata, nieważne, czas i tak upłynie, i masz dodatkowo co miesiąc 7000 złotych. Bo przypominam, za każdym razem, kiedy te osoby robią zakupy w sklepie, to otrzymujesz z tego tytułu zawsze na koniec miesiąca prowizję. Więc nawet w przykładzie trzecim, budując, nie wiem, niech minie jakiś czas, nieważne jaki, ale kiedyś przykładowo mogłoby się to stać, jeżeli byś. Może troszkę bardziej się w to wszystko zaangażował, zaangażowała. I pomyśl sobie, że masz 200 tysięcy punktów zrealizowane w sklepie, bo dzięki tobie tak naprawdę rozpoczęła się cała ta porta pantoflowa, że do tych osób doszło, że taki sklep istnieje. Więc my jako Bitre wiemy, że to tak naprawdę jest od ciebie, bo każda osoba ma pewne ID, więc zarabiasz z tego tytułu 42 tysiące złotych. Przypominam, to jest prowizja za jeden miesiąc w postaci właśnie 42 tysięcy złotych netto. Więc pomyśl sobie, jakby to mogło się fajnie rozwinąć. Jest ogromny potencjał ze względu na to, że Newcomers dopiero powstał. Jest to początek i wiele osób jeszcze o tym nie usłyszało. No i mamy Shares Club Elite. Jest to program, czy tam można powiedzieć, jest to właśnie klub udziałów dla osób, które no, już osiągają bardzo wysokie pozycje, generują większe obroty, chcą generować większe obroty, chcą zarabiać więcej pieniędzy. Więc w tym momencie wytłumaczę Tobie, jak ten klub jest rozliczany. Nie jest to jakoś bardzo potrzebne, żeby móc zbudować biznes, ale ten materiał powstał, żeby właśnie wytłumaczyć, jak to funkcjonuje, jak to działa. Więc jeżeli nie zrozumiesz za pierwszym razem, coś będzie po prostu niezrozumiałe. To fajne jest to, że to jest właśnie materiał, że możesz sobie zawsze cofnąć i możesz sobie to zobaczyć ile razy chcesz. Więc w ShareS Club Elite mamy coś takiego, że oddajemy 19,8% z obrotu całej firmy. To jest bardzo dużo, czyli jeżeli firma generuje milion, to oddajemy prawie 200 tysięcy złotych tylko i wyłącznie właśnie do tego tutaj ShareS Clubu Elite. Czyli dla osób, które są na tych pozycjach od menadżera do Royal Prezydenta. Tak jak sobie tutaj właśnie widzimy, te wszystkie pozycje. Tu jest pokazane z tych 19,8%, ile na danej pozycji procenta dajemy. Czyli można powiedzieć taką pulę. Czyli wszyscy menadżerowie, którzy są w firmie, którzy osiągną ten status, no to mają 6,5% do podziału i jeszcze mają taki bonus 1,5%, czyli można powiedzieć, że mają aż 8%. OBrotu z całej firmy, nieważne czy to było wygenerowane w ich grupie przez nich i tak dalej, tylko w całej firmie, to przez te 8% to oni się tym dzielą. Tylko jak tym się dzielą, żeby to było wszystko jasne, transparentne i każdy wiedział, z czego to wynika. Żeby więcej właśnie zarabiać w i Elite, to po prostu musisz mieć więcej udziałów. Udział możesz zdobyć awansując na pozycję, czyli jeżeli w danym miesiącu. Awansujesz na general managera to w danym miesiącu jesteś rozliczany z 11 udziałów. Jeżeli masz w danym miesiącu pozycję general dyrektora to masz 17 udziałów. I co jest istotne? Twoje udziały to są udziały, które po prostu bierzesz z tego tortu, przykładowo 6.5%, 3.5%, 2.5%, zawsze od twojej pozycji bierzesz udział w puli twojej pozycji i każdej niższej. Czyli żeby to dobrze zrozumieć, Wicedyrektor bierze udział w puli 2,5%, 3,5%, 6,5% i z każdej z tych puli ma po 13 udziałów. Jeżeli chodzi o menadżera, no to on bierze tylko udział w puli 6,5% z menadżera. Dlaczego? No bo nie ma tych wyższych pozycji, tak? Więc jeżeli chodzi o Royal Prezydenta, to Royal Prezydent ma 30 udziałów w każdej puli: w puli Royal Prezydenta, Prezydenta, Wiceprezydenta i tak aż do menadżera. Dlatego są bardzo duże zarobki, o których. Które zaraz pokażę na osobnym slajdzie. No i mamy dodatkowo bonusy. Bonusy polegają na tym, że menadżer, general manager i wicedyrektor biorą dodatkowo udział w takim bonusie, czyli wszyscy general managerowie mają do podziału 0,4% obrotu całej firmy, tylko przez general managerów. Tak? Więc to wygląda w ten sposób. No i jeszcze możesz zdobyć więcej udziałów, a dokładnie 5 udziałów możesz zdobyć więcej, budując właśnie więcej zespołów. Czyli czym szerzej jeszcze budujesz, czym więcej zespołów potrafisz doprowadzić do pozycji minimum 21%, czyli do tej pozycji senior team lidera, czyli tej pozycji 21%, 32 tysięcy punktów, to otrzymujesz dodatkowo 5 udziałów więcej. Działa to w ten sposób. Działa to w ten sposób, że za każdą czwartą grupę zbudowaną otrzymujesz 5 udziałów więcej. A jak się tej grupy liczy, która jest którą grupą? Od najsilniejszej do najsłabszej. Najsilniejsza jest pierwsza, potem jest druga, trzecia. Baza klientów oczywiście też się w to wlicza. Więc mając na przykład 6 grup, wszystkie mają minimum 21%, to otrzymujesz dodatkowo 15 udziałów więcej. Czyli przykładowo jesteś na pozycji dyrekt dyrektora. To nie masz 15 udziałów, tylko 30. I teraz, jak obliczyć udziały w szersk Elite, żeby to dobrze zrozumieć, prosto? Ja wiem, że dla kogoś, kto pierwszy raz może oglądać taki materiał, to może się wydawać, ojeju, ile tu jest jakichś takich rzeczy. Ale naprawdę, na spokojnie sobie to oglądając, wysłuchując najpierw, później sobie to rozumiejąc, bez słuchania, tylko zobaczenia na przykład takiego slajdu, to naprawdę jest to dosyć proste do zrozumienia. Mamy obrót firmy. Obrót firmy na koniec miesiąca zawsze, tak? No i mamy na przykład obrót firmy, który zakończył się na miliony punktów. Czyli do firmy w danym miesiącu zostało wprowadzone milion punktów przez wszystkich ambasadorów i ich bazy klientów, właśnie w Bitre. I teraz załóżmy, jesteś na pozycji, wyliczamy teraz udziały i wynagrodzenie dla pozycji, załóżmy, menadżera. Menadżer ma 6,5%. Jest taka pula, właśnie 6,5% dla menadżerów. No i milion razy 6,5% to jest 65 tysięcy. I to jest ta pula. I teraz trzeba wyliczyć, ile w tej puli jest udziałów. No żeby każdy wiedział po prostu, jak ktoś ma na przykład 10 udziałów, to ja zarabiam 10 udziałów właśnie z tej puli. Tak? No i teraz tak, liczymy ile tak naprawdę jest osób w Shares sklabie Elite, którzy biorą udział właśnie z puli menadżera. Więc pozwolę sobie właśnie cofnąć slajd, czyli wszystkie tak naprawdę pozycje w Shares sklabie Elite, biorą udział w puli menadżera. Tak? Więc tu będzie zawsze bardzo dużo udziałów, ze względu na to, że każda pozycja w firmie bierze też udział właśnie w tej puli. Czyli mamy tak, 10 menadżerów, bo załóżmy, w firmie, żeby to prosto tutaj wytłumaczyć, to jest tylko 10 menadżerów. I nie ma więcej pozycji, jakby właśnie w tym naszym sklabie Elite. 10 menadżerów, razy liczba udziałów na pozycję, przypominam, menadżer ma 10 udziałów, więc liczymy. 10 menadżerów razy 10 udziałów to jest 100. Czyli teraz tak naprawdę tylko 100 udziałów jest yy, tak naprawdę do dysponowania z puli na pozycji. Więc mamy 65 tysięcy podzielone przez właśnie te 100 udziałów, to się równa 650 zł. I to jest wartość jednego udziału dla tej pozycji, w tym wypadku menadżera. No i teraz ty załóżmy, jesteś menadżerem i jak się wylicza taką prowizję? No, masz 10 udziałów. Jeden udział jest wart 650 zł, no to 10 razy 650 to jest 6,5 tysiąca zł. I to jest Twoje wynagrodzenie tylko i wyłącznie z udziału w firmie, który się nazywa Shares Club Elite. Shares Club Elite, czyli za samo to dostajesz 6,5 tysiąca zł, tak? Oczywiście możesz brać jeszcze udział w innych programach, o których już mówiłem. No i teraz, jeżeli osiągniesz pozycję np. general managera, troszeczkę trudniejszy przykład. No, to dostajesz 11 udziałów w tak? menadżera i dostajesz 11 udziałów w general menadżera. I teraz w firmie, załóżmy na koniec miesiąca też jest obrót milion punktów, by się prosto, łatwo to liczyło. I teraz w firmie było 10 menadżerów i było też ambasadorów, którzy ukończyli miesiąc na general menadżerze. Cofnę, by to dobrze zrozumieć. Czyli mamy 4 osoby na pozycji general menadżera, którzy mają 11 udziałów. I mamy 10 osób na pozycji menadżera, którzy mają 10, pro, 10 udziałów. I teraz, jak liczymy wartość udziałów dla pozycji menadżer i jak liczymy wartość udziałów dla pozycji general manager, no bo jesteś na tej pozycji, więc zarobisz i z tej puli, i z tej puli. Milion razy 6,5% to jest 65 tysięcy. 10 menadżerów to jest 100 udziałów, ale jest 4 menadżerów razy 11 udziałów to jest 44 udziały. Dodajemy to. Czyli w tym wypadku mamy. 144 udziały, czyli 65 tysięcy dzielimy na 144 udziały, jeden udział jest wart 451 złotych. Czyli ty jako general manager masz 11 udziałów, które mnożymy razy 451 złotych. Tak? No i ty dostajesz za samego general manager, przepraszam, za samego menadżera z tej puli, jako General Manager 4961 złotych. Jeżeli chodzi teraz, ile zarobisz jako general manager? Milion punktów było na, tak, na koniec miesiąca. Razy 3% to mamy 30 000 złotych. 30 tysięcy złotych to jest pula pieniędzy. I teraz general manager, ich jest czterech, razy 11 udziałów to jest 44 udziały. Czyli te 30 tysięcy dzielimy na 44 udziały. To jest 681 złotych. Masz 11 udziałów razy 681 zł, to jest 7500 złotych, więc w sumie tylko i wyłącznie z samych udziałów otrzymujesz tysiąca złotych. I teraz, jako że jesteś yy, tak naprawdę general managerem, i tam przypomnę, jest 0,4% bonusu, mamy czterech, mamy czterech general managerów, to teraz wyliczamy milion obrotów w firmie razy 0,4% to jest 4000 złotych. 4000 złotych podzielone na czterech General Managerów to jest po 1000 złotych bonusu, czyli już masz 13,5 tysiąca złotych. Tak? Licząc tylko i wyłącznie właśnie Share, club i lit. Mam nadzieję, że to było wszystko zrozumiałe. Więc teraz mamy te pozycje, o których mówiłem. Mamy punkty, które trzeba zrealizować do pozycji i obrót wymagany. Obrót wymagany to jest, żeby Oczywiście, no to musisz mieć 60 tysięcy punktów w przypadku menadżera. Ale chodzi po prostu o to, że poza tą pierwszą, najważniejszą, czyli może nie najważniejszą, największą, największą grupą, musisz mieć przynajmniej 28 tysięcy punktów na pozostałych grupach. Także możesz mieć nawet 27 grup po 1000 punktów. Ważne, żeby były minimum w naj, naj, najminimalniejszym wariancie, musisz mieć właśnie trzy grupy. I tu są pokazane te przykłady. Jeżeli masz zastanawiać się czy to wchodzi czy nie wchodzi a chcesz budować tylko na trzech no to tu masz pokazane że 32 tysiące to jest maksymalnie liczone na tej największej na drugiej 20 nie jest więcej liczone żeby minimum osiągnąć właśnie tego menedżera no i na trzeciej nie jest liczone więcej niż 8. Dlatego opłaca się budować po prostu szerzej i takie średnie zarobki na pozycjach Właśnie przy trzech grupach to są te, które teraz widzisz, tak? 8012, 15 i tak dalej. To są właśnie zarobki typowo z samego tego, e, właśnie Shares Elite, zbudowane na trzech grupach, załóżmy, dwóch zespołach plus, plus bazy klientów, tak? E, każda grupa powyżej trzech, zbudowana na minimum 27% zwiększa zarobki do 20%, ale nawet nie zbudowana do 21% zwiększa mocno zarobki. Tak jak widzisz teraz na tym slajdzie, na pozycji menadżera i General Managera, to liczyliśmy do średniego zarobku właśnie też ten share sklap wcześniejszy, czyli te, te procenty, tak? No bo przecież na każdej z tej pozycji masz 21%, więc nawet jako osoba na pozycji dyrektora, zaczynając budować jakąś kolejną grupę i ta grupa osiągnie, nie wiem, 5000 punktów, to z tych 5000 punktów liczysz różnicę poziomów, a ty masz 21% w tym wypadku. Więc tu wyglądają wypłaty. Więc, na przykład, na sześciu grupach, na Royal Prezydencie można zarabiać nawet średnio 200 tysięcy złotych. Średnio to znaczy, że to nie jest najmniej i to nie jest najwięcej. Więc, jak sam dobrze widzisz, bądź sama dobrze widzisz, no, można tutaj zarabiać bardzo, ale to bardzo duże pieniądze. I przypominam, jeżeli raz, a dobrze, mądrze zbudujesz ten biznes, to za każdym razem, kiedy osoby generują zakupy w tym sklepie, to ty otrzymujesz tego tytułu. Pieniądze. I tu mamy taki przykład, właśnie menadżera, który zbudował 20 tysięcy punktów. 20 tysięcy punktów właśnie z takiej grupy bazy klientów. No i załóżmy, taka osoba wprowadziła sobie pięć osób, które, którym pokazała biznes, możliwości biznesowe. I tym osobom pomaga zbudować u nich pozycje, by zarabiały pieniądze. To pomyśl sobie, że to jesteś ty. I pomagasz pięciu osobom, też zbudować ten biznes. Bo są to osoby, które są ambitne, chętne i chciałyby po prostu więcej pieniędzy zarabiać. Przypominam, tutaj nie ma umowy, tutaj nie ma, że osoba musi pracować, że osoba musi to o tej, o tej godzinie pracować. To jest biznes, więc to ty poświęcasz czas wtedy, kiedy możesz. To ty jesteś swoim szefem, więc pomagasz tym pięciu osobom zarabiać z tego tytułu pieniądze, tak? Pomagasz im się rozwijać, pomagasz im to wszystko, przez to wszystko przechodzić, dodatkowo mając bazę klientów. Więc. Nie jest jakieś takie aż tak bardzo skomplikowane, i zobacz z tego tytułu, ile na pozycji menadżera w tym przykładzie jesteś w stanie zarobić. Warto sobie zatrzymać to nagranie i zobaczyć na te liczby, bo tu jest właśnie pokazane, jak się wylicza prowizję, właśnie jeżeli chodzi o Club. Dla przypomnienia, prowizja Club Elite wzięliśmy taką średnią 5000 bonusu, i w tym wypadku zarabiasz. 14 tysięcy ponad tak złotych netto za to, że wygenerowałaś bądź wygenerowałeś do sklepu razem ze swoim zespołem 76 tysięcy punktów i jesteś na pozycji menadżera. Więc zobacz na tym slajdzie. Jesteś w stanie bez problemu zarabiać mega duże pieniądze w sposób aktywny i w sposób pasywny. Czyli możesz zarabiać pieniądze. W sposób właśnie aktywnego zarobku i pasywnego zarobku. Czyli nie dość, że co miesiąc wprowadzasz obrót i zarabiasz przykładowo do 800 zł za np. brąza, bo co miesiąc wprowadzasz te 2000 punktów ponad 2500, 10% bonusu, więc z tego masz 1250 i dodatkowo jeszcze wprowadzasz właśnie poprzez Shares Club i Shares Club Elite obrót. Więc sam dobrze widzisz, sama dobrze widzisz, że jesteś w stanie no, zarabiać spokojnie co miesiąc 15 tysięcy złotych już nawet na pozycji menadżera. Przy takich obrotach uważam, że naprawdę bardzo szybko można osiągnąć pięciocyfrowe, duże kwoty. Oczywiście mamy możliwość indywidualnej współpracy też z influencerami. Jako że Willow e jesteśmy sami producentem, mamy swoje produkcje, to jesteśmy w stanie współpracować z influencerami. I taki influencer ma możliwość rozdawania rabatów 10% oczywiście, więc nie dość, że zarabia od razu 10%, to maksymalnie może zarabiać właśnie 21% ze swojej bazy klientów, z tego co wygenerowała. To jest ten slajd, który wcześniej tłumaczyłem, że przy 200 tysiącach jest taka osoba w stanie nawet 42 tysiące co miesiąc zarabiać. Więc myślę, że dużo osób, które mają zasięgi dzisiaj zbudowane w social mediach, mogłyby się bardzo tym zainteresować. A co szczególnie właśnie jako producenci mamy możliwość robienia, że dla topowych influencerów jesteśmy w stanie tworzyć personalizowany produkt, personalizowaną etykietę pod ten produkt, ale by móc w ogóle pracować z influencerami w taki sposób, to trzeba właśnie ukończyć e, akademię w bitre, żeby to robić profesjonalnie, bo nie chcemy właśnie nie mieć jakości w takich rozmowach. Więc jest, chcemy pomóc, chcemy to wykorzystać, ale trzeba odpowiednio się do tego przygotować i wyszkolić. No, i wkrótce w naszym bitre będzie właśnie Welcome Paradise, Wells of Ambitions, czyli programy dodatkowe, wycieczkowe, czy to samochodowe, czy to też właśnie, które pomagają spełniać marzenia, gdzie dodatkowo po prostu osoba nie dość, że buduje biznes, to żeby takie osoby jeszcze bardziej można byłoby zmotywować do działania, to będą właśnie wycieczki, będą jeszcze dodatkowo różne programy, czy to samochodowe, czy wycieczkowe, czy po prostu spełniające jakieś tej osoby marzenia, oczywiście poza tymi wszystkimi programami, o których przed chwilą e, wspomniałem. Wkrótce w Bitre będzie nowoczesne centrum biznesowe i taka właśnie strefa szkoleniowa, gdzie będzie wszystko krok po kroku, gdzie jesteś tak naprawdę wprowadzany, gdzie jesteś tak naprawdę pokierowany, ale przede wszystkim też Twoje osoby, żeby móc bardzo mocno zautomatyzować ten biznes. Niebawem właśnie będzie te centrum biznesowe, gdzie będziesz widzieć bądź będziesz właśnie widziała wygenerowany obrót, będziesz widziała, już w sumie teraz to widać, ale będzie to na tyle nowoczesne, że będziesz nawet widzieć ile produktu w danym miesiącu zostało zakupione przez całą twoją bazę klientów. Będziesz widzieć też statystyki, czy to jest wzrost względem poprzednich miesięcy. Będziesz widziała, widział statystyki, na co zwrócić uwagę, żeby ewentualnie to szło szybciej lepiej płynniej i tak dalej i tak dalej więc bardzo dużo różnych jeszcze nowoczesnych rozwiązań wykorzystując obecne trendy. Dlatego przypominam bitre to jest być trendem. I teraz na samym końcu dziękuję ci za zobaczenie tego nagrania. Skontaktuj się z osobą która ci to wy wysłała żeby wytłumaczyć na czym polega Newcomers. Jesteśmy na samym starcie. Warto to wykorzystać więc do zobaczenia w jakichś innych materiałach. Powodzenia!